9 lutego zostały podpisane umowy na modernizację peronów na stacjach w Augustowie oraz Dąbrowie Białostockiej. Jest to fragment większej całości, ponieważ są to inwestycje w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Łącznie w województwie podlaskim w tym roku zmodernizujemy 10 przystanków. 9 z nich znajduje się na linii kolejowej z Sokółki do Suwałk, 1 na linii z Białegostoku do Czeremchy. Łącznie w województwie podlaskim w ramach tego programu przystankowego zmodernizowanych zostanie 12 przystanków. 2 są już gotowe. Są to przystanki Kleszczele i Suchowolce na linii Białystok-Czeremcha. We wszystkich tych miejscach zostaną zbudowane nowe perony. Te perony będą wygodniejsze, bardziej dostępne dla wszystkich podróżnych. Dbamy tam o to, żeby było łatwiej wsiadać i wysiadać z pociągu, więc budujemy perony wyższe niż dotychczas. Jednocześnie są to perony wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię, w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Instalujemy to wszystko, co jest potrzebne w codziennych podróżach, czyli nowe wiaty, gdzie się można schować przed deszczem i śniegiem, ławki, informacje dla pasażerów, oznakowania, ale też na przykład stojaki na rowery, tak żeby można było na peron przyjechać własnym jednośladem. To wszystko znajdzie się właśnie na tych zmodernizowanych peronach. Prace są zaplanowane do jesieni tego roku. Budżet prac zaplanowanych na ten rok to jest 18 milionów złotych, natomiast w skali całego województwa to jest 21,5 miliona złotych netto.